Witam serdecznie, moi drodzy, niedziela, więc jak zawsze tradycyjnie zaczynamy Board News, a ja dzisiaj zacznę od nagrody sponsorowanej przez sklep G2A. Jak ją zdobyć? Jeśli jesteście tutaj stałymi gośćmi, to dobrze wiecie, że zadanie czeka w opisie, a gdybyście byli tutaj po raz pierwszy, no to ja bardzo serdecznie zachęcam. Przy okazji wyniki wszystkich konkursów na OnTable znajdziecie w odcinku Gra Miesiąca, w którym opowiadam o waszych ulubionych planszówkach. No i właśnie, na wasze ulubione planszówki stycznia możecie już oddawać głos, tutaj poniżej znajdziecie link, więc jak macie teraz chwilę, to może wybierzcie swoją ulubioną planszówkę miesiąca stycznia, a potem szybko tu wracajcie, bo za chwilę startujemy z Board News, a ja mam dużo fajnych newsów dla was, więc nie dajcie mi czekać za długo. Wydawnictwo Portal Games ogłosiło datę premiery gry EOS End Legacy. To 28 stycznia 2021 roku, a więc już niebawem możemy spodziewać się polskiej edycji tej samodzielnej, kooperacyjnej, karcianej gry opartej o popularną karciankę EOS End oczywiście, w której mamy tryb kampanii oraz elementy Legacy. W EOS End Legacy czeka na was 7 rozdziałów z nowymi przygodami, kartami i oczywiście Nemesis. Z upływem gry zasady będą się zmieniać, a na karty instrukcji trafią kolejne naklejki modyfikujące rozgrywkę. Decyzje podjęte w pierwszej rozgrywce będą więc miały wpływ na kolejne rozgrywki, a postaci nauczą się nowych efektów i nowych mocy, które będą mogły wykorzystać w innych grach EOS End po zakończeniu kampanii w EOS End Legacy. Kto z was morsuje temu niestraszne zimne, czy może nawet mroźne wody i sama Aquatica, w którą możecie zanurzyć się już w najbliższy czwartek, czyli 14 stycznia, kiedy zapowiedziana jest premiera polskiej edycji tejże gry oraz dodatku od wydawnictwa Portal Games. Aquatica to karciana strategiczna gra z bardzo fajnym, przyjemnym mechanizmem przesuwania kart na planszetkach graczy, które trochę jakby imitują zanurzanie się w kolejne lokacje. Można w tej grze zdobywać punkty na różne sposoby, a więcej na temat tej planszówki zobaczycie w moim materiale, do którego linka zostawiłam wam w opisie poniżej. W moim nagraniu możecie również zobaczyć tę grę dokładniej i posłuchać, co o niej sądzę. Kto z was zna i ma 51 stan Master Set Ignacego Trzewiczka, ten z pewnością czeka na ten, że dodatek na razie, dodatek do tej gry ma ciągle status w transporcie, ale premiera przewidziana jest na pierwszy kwartał 2021 roku i ja nie ukrywam, że czekam. Dzięki temu rozszerzeniu w grze 51 stan Master Set po raz pierwszy pojawi się Moloch, nowa mechanika semi-kooperacyjna, zmuszająca graczy do wspólnej walki przeciwko maszynom Molocha, ale jednocześnie rywalizacji między sobą. Możecie także spodziewać się nowej talii 27 kart Molocha do wtasowania do talii z podstawowego zestawu oraz 23 nowych obustronnych kart maszyn. Cała galaktyka cieszyła się pokojem po bestialskiej i bezlitosnej, trwającej ponad 3000 lat wojnie. Wszystkie najważniejsze rasy zamieszkujące kosmos podjęły tytaniczny wysiłek, aby ta sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła. Ale pokój nie mógł trwać wiecznie. Między 7 gatunkami stale narastało napięcie, wzmagając zamęt w Radzie. Stare sojusze rozpadały się, tworząc nowe układy polityczne zawierane w ścisłej tajemnicy. Konfrontacja wydawała się być tylko kwestią czasu. Podczas rozgrywki w grę Eclipse stajecie na czele międzygwiezdnych cywilizacji walczących o dominację nad rywalami. Do zwycięstwa prowadzi wiele ścieżek, które możecie dopasować do wad i zalet waszej cywilizacji. I musicie przy tym uważać na swoich przeciwników. 26 stycznia za sprawą wydawnictwa Rebel na sklepowe półki trafi polska wersja językowa gry Eclipse, drugi świt galaktyki, czyli planszówki dla od 2 do 6 graczy. To ulepszona i poprawiona wersja gry Eclipse z 2011 roku. Spektrum to gra imprezowa dla od 2 do aż 12 graczy i miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli spotkać się w takim, czy może jeszcze większym gronie przy jakiejś dobrej planszówce i może właśnie na stole trafi Spektrum. Gra, w której rywalizujecie ze sobą podzieleni na dwie drużyny, starając się umiejscowić podane hasło na skali. Musicie zgadnąć, co mógł mieć na myśli wasz zawodnik, czy na pewno wziął pod uwagę to samo, co wy. W grze będziecie wymyślać, analizować oraz zgadywać, aby zdobyć jak najwięcej punktów i pokonać przeciwną drużynę. 13 stycznia, czyli w najbliższą środę, premiera gry Spektrum od wydawnictwa Rebel.
Podczas ubiegłorocznych pyrkonowych zapowiedzi nowości od wydawnictwa Rebel już mówiłam o tej grze, ale ponieważ Here to Slay zapowiedziany jest na 2021 rok, to przypomnę Wam o niej. O dokładnej dacie premiery poinformuję Was w Board News, a Here to Slay to karciana strategia, w której naszym zadaniem jest zebranie drużyny bohaterów, którzy będą walczyć z potworami, nie zabraknie również elementów sabotażu. Dodatkowo rozgrywka ma być urozmaicona dzięki kartom przedmiotów, wyzwań oraz modyfikatorów rzutu, które mogą wspomóc nasze szczęście, gdy wydaje się, że go nam brakuje, a to wszystko w klimacie fantasy. Moi drodzy, to nie koniec wiadomości od wydawnictwa Rebel na dziś, tym razem jednak będzie to news skierowany dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera. Wydawnictwo Rebel rozpoczęło przedsprzedaż gry Harry Potter Magiczny Quiz, gry w której wszyscy fani małego czarodzieja będą mogli wykazać się swoją wiedzą na temat znanych bohaterów i wydarzeń. W pudełku tej gry znajdziecie mechanizm, który głosem dyrektora Hogwartu poprowadzi Was przez całą rozgrywkę, przedstawi zasady, odczyta pytania oraz przypilnuje przestrzegania reguł. Waszym zadaniem będzie wyłącznie udzielenie odpowiedzi. Ale, uważajcie, bo każda pomyłka ma Was srogo kosztować. Kto ma ochotę na sprawdzenie swojej wiedzy o Harrym Potterze? Wciąż pozostając w temacie zapowiedzi i nowości od wydawnictwa Rebel, tym razem gracze będą mogli wcielić się w słynnych bohaterów. Na 26 lutego wydawnictwo Rebel zapowiada premierę polskiej edycji gry X-Men – Bunt Mutantów. Po wybraniu jednej z 8 dostępnych intryg wspólnie wsiądźcie na pokład Blackbearda i wyruszcie, aby wykonywać misje w najróżniejszych zakątkach świata. Waszym zadaniem jako bohaterów jest zrobić absolutnie wszystko, aby pokrzyżować szyki złoczyńcom i doprowadzić do ostatecznej konfrontacji. Projektant Klemens Kalicki może kojarzyć Wam się z bardzo popularną grą Domek, ale może już niedługo będzie bardziej kojarzył się z nowością zapowiedzianą przez wydawnictwo Rebel, która już niebawem ma pojawić się na polskim planszowym rynku właśnie autorstwa Klemensa Kalickiego, a ta gra to Meadow. Meadow to planszówka dla od 1 do 4 graczy, w której wcielamy się w odkrywców rywalizujących ze sobą o tytuł najbardziej utalentowanego obserwatora przyrody. W grze znajdziecie ponad 200 kart z ręcznie malowanymi akwarelami, a więc jeśli lubicie takie smaczki, to zerknijcie sobie na Meadow. Gra, która została nominowana do prestiżowej nagrody Spiel des Jahres roku 2020, czyli Moje Miasto, będzie wydawana przez krakowskie wydawnictwo Galacta, a właśnie ten wydawca udostępnił już linka do instrukcji. Gdybyście mieli ochotę zerknąć, zostawiam w opisie. A teraz posłuchajcie jeszcze o Moim Mieście. To gra Legacy dla od 2 do 4 graczy. Gracze będą mieli własną planszę, którą mogą modyfikować podczas każdej partii. Wybory i działania dokonywane podczas jednej rozgrywki mają wpływ na kolejne, jak to zwykle w Legacy. Każdy rozdział w tej grze znajduje się w zapieczętowanej kopercie, w której znajdziecie wszystkie potrzebne do gry zasady i różne materiały niezbędne do tego rozdziału. W grze podstawowej znajdziecie 8 rozdziałów, a premiery tej planszówki możecie spodziewać się jeszcze w tym miesiącu. Na pierwszy kwartał 2021 roku wydawnictwo Galacta zapowiada dodruk gry Talizman, magia i miecz, czyli absolutnego klasyka w planszówkowym świecie. Poza podstawową wersją gry powrócą także dodatki, które oprócz nowych bohaterów, elementów planszy, alternatywnych zakończeń wprowadzają dużą ilość zmiennych do samej rozgrywki. Jak informuje poznańskie wydawnictwo Cube Factory of Ideas, właśnie do tego wydawcy dotarły produkcyjne egzemplarze gry Lumeria, Wojna Bogów, czyli planszówki, która swoją crowdfundingową kampanię miała na platformie Zagram w to i która oczywiście zakończyła się sukcesem. W tej grze gracze wcielają się w bogów znanych z rozmaitych mitologii i prowadzą swoje armie, jednocześnie rywalizując na polu bitwy z przeciwnikiem. Celem rozgrywki jest zdobycie odpowiedniej liczby punktów za kontrolowanie celów oznaczonych na planszy. W trakcie rozgrywki gracze poruszają karty reprezentujące konkretne jednostki po siatce pól na planszy, ścierając się z armią przeciwnika w dynamicznej potyczce. Jeśli nie znacie Lumerii, a macie ochotę zerknąć i przybliżyć sobie tę planszówkę, to zostawiłam Wam linka w opisie poniżej, w którym znajdziecie nieco więcej informacji o tej grze. Jeśli wydawnictwo Albi Polska w większości z Was kojarzy się z grą Gloomhaven,
To bardzo dobrze, że się tak kojarzy, ponieważ właśnie to wydawnictwo informuje, że na stronę sklepu Albi Polska powraca Gloomhaven. A dla tych z Was, moi drodzy widzowie, którzy jeszcze nie wpadli w tę pułapkę i nie wiedzą, co to za planszówka, ta Gloomhaven, to spieszę z wyjaśnieniem, albo właściwie odeślę Was do swojego materiału na temat tej zdecydowanie obszernej gry, kooperacyjnej gry w fantastycznym świecie. Czeka tam na Was 95 scenariuszy i mnóstwo potworów, z którymi będziecie jako bohaterowie walczyć, rozwijając swoje umiejętności, to tak naprawdę w bardzo dużym skrócie. Wydawnictwo Lucky Duck Games zapowiedziało nową kampanię swojej najnowszej gry, czyli Kingdom Rush Elemental Uprising, która ma rozpocząć się 9 lutego i tu uwaga, bo nie na Kickstarterze, tylko na platformie innego polskiego wydawnictwa, konkretnie wrocławskiego wydawnictwa Waken Realms, czyli na platformie GameFound. Sama gra to nowy sequel Kingdom Rush. Jest to w pełni kooperacyjna i samodzielna gra dla od 1 do 4 graczy. Zawiera ona 5 nowych bohaterów oraz wprowadza nowe funkcje, ulepszając rozgrywkę. Przynajmniej tak zapewnia wydawca. Gra będzie wydawana w angielskiej oraz francuskiej wersji językowej, natomiast będzie można spodziewać się polskiej instrukcji do pobrania w formie PDF. A teraz opowiem Wam o strategicznej grze dla od 1 do 5 graczy, w której wcielicie się w przywódcę jednego z narodów Europy Wschodniej w alternatywnej rzeczywistości lat 20. ubiegłego stulecia. Każdy, kto ma tę planszówkę, dobrze wie, że chodzi o Scythe, podczas rozgrywki, w którą będziecie odkrywali i podbijali kolejne terytoria. Werbujecie nowych rekrutów, gromadzicie surowce, następnie będziecie wysyłali do walki siejące postrach bojowe mechy, którymi zmiażdżycie swoich przeciwników. Przynajmniej taki macie plan. A wszystko po to, aby zdobyć chwałę, sławę i pieniądze, i właśnie gra Scythe, a konkretnie dodruk tej planszówki, zapowiedziało wydawnictwo Phalanx, a sama gra ma pojawić się na przełomie stycznia i lutego, za to Wy możecie już ją zamawiać w ramach trwającej przedsprzedaży. Wspomniane przed chwilą wydawnictwo Phalanx rozpoczęło również akcję przedsprzedażową dotyczącą innej swojej planszówki, a konkretnie do druku tej planszówki. Tym razem jednak będzie chodzić nie o mechy, a o wino. Viticulture's Essential Edition, która ma pojawić się na sklepowych półkach na przełomie stycznia i lutego, podobnie jak Scythe, to strategiczna gra dla od 1 do 6 graczy. Waszym zadaniem w tej grze będzie zarządzanie zespołem pracowników oraz zapraszanych specjalistów. Przy pomocy swoich pracowników oraz gości będziecie rozbudowywać swoje winnice, stawiać budynki, dosadzać winorośle oraz realizować zamówienia na wino, a jeśli Wy chcecie zrealizować zamówienie na dodruk tej planszówki, to trwa właśnie przedsprzedaż. Sequel wydanego w 2007 roku Brassa, czyli Brass Birmingham, to tak naprawdę wycieczka do ery kanałów, do ery kolei, podczas których będziecie budować połączenia, starając się rozwinąć swoje fabryki, swoje przedsiębiorstwa, aby zapewniło to Wam zwycięstwo. Podczas rozgrywki w tę planszówkę można powiedzieć, że będziecie sprawdzać się na polu batalii prowadzonych na wagony z węglem i tony żelaza, aby przechytrzyć oponentów chłodną, logiczną kalkulacją. Wspomniane budowanie połączeń, sprzedaż, pożyczki, rozwój fabryk mają przybliżyć Was do uzbierania jak największej liczby punktów zwycięstwa. A gdybyście chcieli do swojej kolekcji planszówek dołączyć właśnie dodruk gry Brass Birmingham, to możecie zamówić tę grę w ramach trwającej przedsprzedaży. Samej planszówki spodziewajcie się na przełomie marca i kwietnia. Wszyscy fani tego Dungeon Crawlera powiedzą nareszcie. Mowa tutaj o Sword and Sorcery, a konkretnie o nowym dodatku do tej gry, czyli Tajemny Portal. Dobra wiadomość dla wydawnictwa Galacta to fakt, że to rozszerzenie ma pojawić się jeszcze w styczniu, a w samym dodatku będziecie musieli zmierzyć się z nowym wyzwaniem, podczas którego demony i czarnoksiężnicy zastosują nieznane dotychczas taktyki walki. Tajemny Portal wprowadza do gry Sword and Sorcery m.in. nowe kafelki mapy, a także karty skarbów, potworów, wydarzeń i emporium, jak również 4 nowe zadania, znacznie dłuższe od tych, które znajdują się w zestawie podstawowym. Wydawnictwo Galacta zdradza również, że niebawem rozpocznie się przedsprzedaż i w ramach tej akcji przedsprzedażowej będziecie mogli zamówić sobie promocyjną talię 15 kart, czyli zbrojownię Hollywood. Na tych kartach znajdziecie zbroje oraz narzędzia bohaterów i bohaterek znanych z wielkiego ekranu. I te karty będą dostępne tylko i wyłącznie w akcji przedsprzedażowej.
sklepie Ogry Games pojawiło się właśnie rozszerzenie do gry Kartografowie, czyli jednej z moich ulubionych wykreślanek. Nowe odkrycia zawierają bloczek z dwiema nowymi mapami, którymi można jeszcze bardziej urozmaicić rozgrywkę w Kartografów właśnie. Pierwsza mapa zawiera zupełnie nowe rozmieszczenie gór, ruin i wąwozów, podczas gdy na drugiej to Wy sami ustalacie, gdzie się one znajdą. I do tego drugiego wariantu niezbędna będzie 12-ścienna kość, a dodatkowo w ramach tego rozszerzenia będziecie mogli również dostać bloczek do standardowych map Kartografów, gdyby się skończyły. Wydawnictwo La Certa pochwaliło się przedprodukcyjnymi egzemplarzami gry Ostium, czyli karcianki, którą pokazywałam Wam już dość dawno temu. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że tę grę wyda wydawnictwo La Certa, a ma się ona pojawić w marcu. Ostium to karciana gra osadzona w fantastycznym świecie, w której wcielicie się w walczące ze sobą siły, sprowadzające kolejne kreatury do nowych światów, walcząc o dominację nad nimi. Podczas rozgrywki będziecie naprzemiennie wykonywać swoje tury, dążąc do zniszczenia wszystkich bram przeciwnika. Waszym zadaniem jest przywołanie kreatury na pole bitwy, aby aktywowały bramy przeciwnika i broniły własnych bram. Zwycięża ten, któremu jako jedynemu pozostała choć jedna niezniszczona brama. Jak chcecie to wszystko zobaczyć, to zerknijcie do rozgrywki, którą pokazali Wam autorzy gry. W tej grze wcielicie się w ducha, który próbuje ocalić las oraz jego święte drzewo, a mowa o planszówce Living Forest, czyli grze dla od 2 do 4 graczy. A zatem nim płomienie Onibi strawią las i jego święte drzewo, może uda Wam się uratować. Na szczęście nie jesteście sami, gdyż będą pomagać Wam tzw. strażnicy zwierząt, którzy będą przynosić Wam cenne przedmioty. W grze musicie starać się jak najlepiej dobierać ze sobą strażników zwierząt w grupy, aby mogli wykonywać swoje działania. Jeśli lubicie gry oparte na mechanice budowania talii, czyli popularny deck building, to ten news powinien Was zainteresować. Otóż wydawnictwo Renegade Games Studios poinformowało, że na ich stronie dostępna już jest gra Power Rangers Deck Building Game. Gra ta stawia jednego lub dwóch bohaterów przeciwko jednemu lub dwóch złoczyńców. W tej asymetrycznej grze bohater i złoczyńca będą dążyć do zwycięstwa innymi sposobami, ale łączy ich wspólny cel – pokonanie wrogów. Gdyby chodziło o polską edycję gry It's a Wonderful World, czyli Nowy Wspaniały Świat, powiedziałabym, że wydawnictwo Fox Games, no ale chodzi w tym wypadku o oryginalnego wydawcę, czyli francuskie wydawnictwo La Boîte de Joux, które zapowiedziało tym razem nie It's a Wonderful World, a It's a Wonderful Kingdom. Oczywiście gra zainspirowana mechaniką swojego poprzednika, wspomnianym Nowym Wspaniałym Świecie, i będzie to samodzielna gra dla dwóch graczy w uniwersum Low Fantasy. Gra będzie oferowała dużą interakcję, blefowanie i wyzwania. Korzystać będziemy z modułów oferujących różne warianty i ja już jestem mocno zainteresowana. A teraz krótka informacja od Mateusza Albrichta, czyli autora gry Łowcy Anno Domini 2114, a właściwie dla wszystkich wspierających tę kampanię, konkretnie kampanię do druku tej planszówki. W ramach kampanii można było wesprzeć dodruk podstawowej wersji gry, a także nowych dodatków i wszyscy wspierający powinni otrzymać swoje egzemplarze w marcu. Przy tej okazji warto zaznaczyć, że gra nie będzie dostępna w tradycyjnej sprzedaży po zakończeniu kampanii. Jedyna szansa na jej zdobycie to konwenty, zakup z drugiej ręki bądź ewentualnie dostęp do portalu GameFound. I jeszcze jedna wspieraczkowa informacja, ale tym razem dotycząca słowiańskich klimatów, a konkretnie gry Zerywia, której egzemplarze powoli już docierają do wspierających. Natomiast wydawnictwo Koliba Games zaprasza wszystkich, którzy być może przeoczyli tę kampanię. Jeśli macie ochotę nabyć sobie czy podstawową wersję gry, czy dodatki, to będziecie mieli taką możliwość, ale liczba tych egzemplarzy jest limitowana. A linka odsyłającego Was we właściwe miejsce znajdziecie w opisie poniżej. Na luty 2021 roku wydawnictwo Muduko zaplanowało premierę polskiej edycji gry Królewski Wyścig. Jak sama nazwa mówi, to wyścigowa gra dla od 2 do 4 graczy, w której możecie spodziewać się prostych zasad i dużej dawki taktyki, jak zapewnia wydawca. W grze będziecie rzucać kośćmi oraz wykonywać wskazane akcje. Podczas rozgrywki będziecie doganiać innych biegaczy, tworząc grupy sprinterów, usypiać przeciwników i podbierać im cenne punkty zwycięstwa.
również na luty 2021 roku, ale tym razem dotyczy to wydawnictwa Matagot. Pojawi się ich nowa gra, czyli Rapa Nui, gra dla od 2 do 4 graczy, w której to wcielicie się w potężnych wodzów plemienia Wyspy Wielkanocnej. Podczas rozgrywki zbierzecie członków plemienia, aby jak najlepiej służyć waszej wiosce i zadowalać bogów. Będziecie budować ogromny pomnik Muay oraz zbierać zasoby i zamieniać je w ofiary na cześć swoich przodków. Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa. Jeśli jesteście miłośnikami anime stylu manga, to koniecznie zerknijcie po pierwsze na mój materiał, a po drugie na kampanię gry Epic Seven Arise, czyli tak naprawdę implementacji na planszę gry mobilnej pod tytułem Epic Seven, być może gracie, która rozpocznie się 12 stycznia, czyli w najbliższy wtorek na Kickstarterze. Ja o tej planszówce mówiłam Wam nieco więcej i starałam się ją pokazać w moim materiale, do którego linka znajdziecie w opisie poniżej. Probala to gra dla dzieci od 4 roku życia, w której naszym celem będzie to, abyśmy jako pierwsi uzbierali 3 robaczki w 3 różnych kolorach i żebyśmy nakarmili nimi pisklęta. Aby robaczka zdobyć, będzie trzeba rzucać po takiej specjalnej planszy z tarczą i trawką, 3 kostkami i robaczki będziemy zbierać w taki sposób, że będziemy musieli wyrzucić w odpowiednim kolorze 3 części, z których dany robak się składa. Kości będziemy mogli też przerzucać, ale jeżeli wypadną w obrębie tarczy, a nie wylecą poza nią. Ciekawa gra na ćwiczenie spostrzegawczości oraz na rozwijanie logicznego myślenia. Faraon to interesująca gra dla graczy od 12 roku życia o nietypowej mechanice oraz tematyce. W tej grze wcielamy się w dziecko Faraona i staramy się jak najlepiej przygotować do podróży w zaświaty. W tym celu staramy się dbać o rozwój naszego grobowca, o rekrutowanie odpowiednich rzemieślników, aby otrzymać jak najwięcej punktów, a także dbanie o przychylność arystokratów i tym podobne rzeczy. Wszystko po to, aby sobie napędzić punkty, a na koniec gry będziemy też zdobywać punkty za zdobycie przychylności bogów, bo będziemy mogli na różne sposoby sobie tą przychylność zdobywać, po prostu spełniając cele, jakie będą wymagane u danego boga. Więc to wszystko będzie oczywiście po to, żeby tych punktów zdobyć jak najwięcej. Tutaj osią gry, czyli takim najważniejszym punktem, będzie taka obrotowa plansza, a raczej środek planszy, bo będzie ona determinowała, jakim kolorem surowca będziemy musieli opłacić wstęp do danej akcji, by móc ją wykonać, czyli też, żeby ją opłacić i wykonać. To koło będzie po każdej rundzie się przesuwało, wobec czego za każdym razem będziemy na inny sposób, innym surowcem opłacać daną akcję. Dzięki czemu też będziemy wiedzieli mniej więcej w której rundzie co, gdzie się przesunie i będziemy mogli na przykład sobie też zbierać na przyszłość. Będzie można tutaj różne techniki stosować. Będziemy surowce otrzymywać m.in. z kart, a także po spasowaniu z urn, które sobie będziemy wybierać, będziemy otrzymywać dane kolory surowców w danej ilości. Więc to wszystko będzie ciekawe, gra ma proste zasady, ale jest tutaj spora doza złożoności, przy czym myślę, że mniej zaawansowani gracze również powinni sobie z nią poradzić, właśnie dzięki temu, że same zasady są przystępne. A żeby dobrze grać, no to wiadomo, trening czyni mistrza. Wyścig to gra dla dzieci od 3 do 7 roku życia. Jest to gra edukacyjna, dzięki której możemy nauczyć dziecko spostrzegawczości, a także rozróżniania różnych kształtów. Jest to gra, w której wcielamy się w różne pieski i będziemy się ścigać do mety na jednej stronie planszy, bo mamy tutaj planszę z kształtami, a po drugiej stronie mamy planszę z kolorami. Będziemy losować różne kostki w różnych kolorach i właśnie z różnymi kształtami, takie kostki dla psów. I wówczas będziemy przechodzić o daną liczbę pól, aż ktoś dotrze do mety i grę zwycięży. Hejże! Darwin's Journey to worker placement od 1 do 4 graczy, w którym przywołujecie wspomnienia z podróży Darwina, a jakże, po wyspach Galapagos, które przyczyniły się do powstania teorii ewolucji. Gra trwa 5 rund, w trakcie których będziecie starać się zrealizować długo i krótkoterminowe cele. Każda akcja, której się podejmiecie, da możliwość zarobienia punktów w inny sposób. Dostępni robotnicy są wyspecjalizowani w innych dziedzinach nauki. Jedni znają się lepiej na zwierzętach, inni na roślinach i tak dalej. Dzięki czemu mają oni dostęp do potężniejszych akcji. Oprócz robotników, co jakiś czas będziecie pływali swoim okrętem, aby odkrywać nowe wyspy do eksploracji. Swoje tury należy uważnie planować, gdyż niektóre akcje będą wiązały się z dodatkowymi kosztami, jeżeli nie wykonamy ich jako pierwsi.
Po odkryciu nowych gatunków możemy dostarczyć je do muzeum, aby zarobić pieniądze, a kiedy wypełnimy całą kolumnę lub rząd specjalnej tabeli, przyczynimy się do rozwoju teorii ewolucji, dzięki czemu otrzymamy dodatkowe punkty. Gra jest bardzo ładnie wykonana i widać, że spodobała się społeczności, gdyż już pierwszego dnia zarobiła ponad 1 000 000 złotych. Jeśli macie ochotę ją przetestować, możecie zrobić to na Tabletop Simulator, a jeżeli chcecie przekonać się osobiście, że każdy wieloryb ma własną wesz, na wsparcie macie czas do 28 stycznia. Masters of Midnight to deckbuildingowy battle royale od 2 do 4 graczy, w którym jesteście jednym z 8 mutantów starających się pokonać przeciwników w walce o mutaniec, pozwalający na zdobywanie nowych mocy i umiejętności, dzięki którym zmienicie swojego mutanta na różne sposoby, aby w połączeniu z obiektami znajdującymi się w otoczeniu stać się prawdziwym wcieleniem destrukcji. Jak w klasycznych deckbuildingach, w swojej turze dobieramy karty z naszej prywatnej talii, zagrywamy je, aby uzyskać konkretne efekty, lub poświęcamy, aby wykonać akcję ruchu. Na planszy znajdują się różnego rodzaju obiekty, takie jak na przykład samochody, które po rzuceniu w przeciwnika nie dość, że zadają mu obrażenia, mogą wybuchnąć i podpalić dany obszar. W niektórych miejscach możecie znaleźć także specjalne karty, które dodacie do swojej talii lub zwiększą one wasz poziom mutanitu, a ten z kolei pozwoli wam zmutować waszego mutanta, aby posiąść lepsze zdolności. Gra sprawia wrażenie całkiem prostej i niezbyt długiej, a kończy się, kiedy na polu bitwy zostanie tylko jeden zawodnik. Jeżeli więc brawurkowa bójka to wasza bajka, na Tabletop Simulator jest opcja do przetestowania jej, a na wsparcie macie czas do 29 stycznia. Shogun no Katana to strategiczne euro, w którym zostaniecie kowalami wykuwającymi najostrzejsze katany dla wojowników w feudalnej Japonii. Będziecie wykorzystywać swoich robotników, którzy o dziwo nie są zwykłymi meeplami, a bardzo ładnie wykonanymi figurkami do pozyskiwania surowców, a także upiększania katan dzięki pomocy artystów. Wykuwanie katan polega na odpowiednim zarządzaniu nimi na waszym kowadle. Będziecie to robić poprzez budowanie silniczka, który odpowiednio zoptymalizowany pozwoli na wykonanie kilku świetnych katan naraz. Jeżeli jednak coś pójdzie nie tak, tylko utrudnicie sobie zadanie. Pozostajemy w klimatach dawnej Azji, tym razem przenosimy się jednak do Chin. The Great Wall to asymetryczny worker placement, w którym będziecie zdobywać punkty zwycięstwa lub honoru za budowanie lub obronę muru przed mongolskimi hordami na przestrzeni 3 lat, czyli rund podzielonych na 4 fazy, którymi będą wiosna, lato, jesień i zima. Każdy z klanów dowodzony jest przez innych dowódców i doradców, którzy posiadają różne umiejętności. Ciekawym pomysłem w tej kampanii jest to, że możecie wybrać, czy wolicie wersję z figurkami, czy z miplami, co oczywiście znacznie przełoży się na cenę. To tyle na dziś. Niestety w przyszłym tygodniu nie zobaczymy się, gdyż z kilku powodów, m.in. wyjazdu, nie zdołam nagrać dla Was kolejnego materiału, także mam nadzieję, że dzielnie zniesiecie rozłąkę, a na pocieszenie powiem, że widzimy się już za 2 tygodnie i być może już wtedy będę miał dla Was coś specjalnego, także do następnego! O tym, że 23 stycznia 2021 roku, czyli już niebawem, poznacie nowości, zapowiedzi, premiery na najbliższy rok od wydawnictwa Portal Games, już mówiłam, to oczywiście 13. edycja Portal Conu, która tym razem odbędzie się online. Zapraszam więc Was na Portal Con, zapraszam Was również na On Table, gdzie możemy sobie podyskutować o zapowiedziach, a jeśli ktoś będzie zainteresowany troszkę bardziej ekskluzywną treścią, to bilety będą dostępne od 11 stycznia. Tyle z naszej strony, moi kochani. Oczywiście zapraszam Was już teraz na następny odcinek i odcinki, które pojawią się w tygodniu na kanale. Bardzo dziękuję za Waszą aktywność i zachęcam do niej, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne. Wszelkiej maści komentarze, kciuki najlepiej te w górę. Jeśli macie możliwość udostępnić materiał, to również bardzo o to proszę, bo mamy szansę dotrzeć do tych wszystkich, którzy jeszcze o planszówkach nic nie wiedzą. No to zgrozo, więc trzeba to zmienić w 2021 roku. Dużo zdrowia, dbajcie o siebie i do zobaczenia.